wszystkim, jak może już zauważyliście, na moim kanale bardzo lubię rysować różne osoby w różnych stylach. Lubię też je łączyć albo zamieniać po prostu płeć. W dzisiejszym odcinku chciałabym podjąć się narysowania znanych osób, które zresztą nawet zaproponowaliście mi na moim Instagramie. Jeżeli mnie jeszcze tam nie śledzicie, to serdecznie Was zachęcam. No właśnie, przedstawię je w takim rysunkowym stylu. Można by powiedzieć, że animowanym. Po prostu nie będzie to realistyczne, a takie bardziej a la kreskówkowe. Wiecie, o co mi chodzi? Propozycji było naprawdę dużo, a ja wybrałam aż 5, które dzisiaj zrealizuję, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Ani Lewandowskiej, która zresztą była obecna w ostatni weekend na wydarzeniu Sea Bloggers, na którym ja również byłam. Miała tam swoją prelekcję i wydała się naprawdę być mega sympatyczną osobą. Pewnie nie muszę jej Wam przedstawiać, nie? A kto nie zna Roberta Lewandowskiego? Jej stylizacja z soboty bardzo mi przypadła do gustu, dlatego postanowiłam wykorzystać zdjęcie, które było zrobione właśnie tam. No i chciałam już na sam początek wspomnieć, że dzisiaj będę tak jakby bazować na konkretnych zdjęciach, będę Wam je na pewno pokazywać później w porównaniu, ale też zazwyczaj będę je lekko zmieniać, dodawać coś od siebie. I tak jak wspominałam wcześniej, nie ma być to realistyczna wersja tych osób, tylko właśnie takie przekształcenie na styl bardziej, nie wiem, bajkowy, generalnie taki bardziej wystylizowany. Uwielbiam patrzeć na zdjęcia, przekształcać je w taki swój własny styl, dokładając co nieco od siebie. Tutaj na przykład w tym rysunku dodałam, można by powiedzieć, że lekki wiatr. Również tę ala apaszkę troszkę wydłużyłam z jednej strony, tak aby właśnie przypominało bardziej styl bajkowy. Zostałam też przy tej oryginalnej kolorystyce stylizacji, czyli czerni i bieli, ale teraz tak pomyślałam, że warto też czasami jakoś zmienić te kolorki, aby też uzyskać to, co się chce osiągnąć. I tutaj na przykład, gdybym dodała takiego pudrowego różu, jakiegoś błękitu, to wyszłoby mi totalnie delikatnie. Ale i tak jestem mega z tego zadowolona. Następną osobą, jaką będę rysować, jest Tomasz Karolak, który jest polskim aktorem. Pewnie kojarzycie go głównie z Rodzinki.pl. Chociaż nie tylko, tu akurat jest taki popularny serial, więc mogę Wam o tym przypomnieć. No ale co? Tomasz Karolak jest w ogóle taką mega charakterystyczną postacią ze względu na jego przerwę między zębami. To mi się zawsze rzucało w oczy i przez to go kojarzyłam. Dlatego w mojej pracy musiałam oczywiście otworzyć buzię i zrobić lekki uśmiech. Powiem Wam, że w tym przypadku dość ciężko odwzorowywało mi się podobieństwo i wyszedł mi troszkę taki młodszy Tomasz Karolak, jak zresztą możecie zobaczyć. I to chyba głównie ze względu na to, że zrobiłam mu takie mega ciemne oczy, które wydają się bardziej dziecięce. Ale powiedzmy sobie szczerze. Kto z nas nie chciałby być odmłodzony? No oczywiście nie uwzględniając dzieci. Ze zdjęcia, którym się inspirowałam, wzięłam oczywiście kurtkę, którą zobaczycie na sam koniec, ale zmieniłam lekko jej kolor na taki jaśniejszy, bardziej błękitny. Bardzo lubię rysować takie małe, niezobowiązujące portrety, w których możemy dosłownie narysować to, co się chce i to, jak się chce to zrobić. Dlatego na tle poszalałam, no można by powiedzieć, trochę to wygląda jak glony, ale zrobiłam takie bardziej dynamiczne, zielone tło. No, pasuje mi tutaj po prostu do pierwszego planu. Trzecim rysunkiem będzie osoba, o którą prosicie mnie już od dłuższego czasu, abym ją narysowała. Jest to Roxana Węgiel, czyli tutaj w sumie najmłodsza z postaci, które będę rysować. Głośniej o Roxanie zrobiło się w momencie, kiedy wygrała Eurowizję Junior 2018.
Zresztą z bardzo fajną i taką melodyjną piosenką, która nawet teraz chodzi mi po głowie. Roxy ma takie bardzo ładne, długie, brązowe włosy i wykorzystałam jej zdjęcie z taką dość ciekawą koszulą w kolorze czerwonym z żółtym uśmieszkiem. W ogóle tak wpadło mi to w oczy i postanowiłam, że tak. To będzie dokładnie to zdjęcie, które będzie moim wzorem. Narysowałam bardzo podobną pozę, również ułożyłam jej podobnie włosy. Wszystko jest bardziej uwzględnione tak, jak było na zdjęciu. Mogłam też z naszej prawej strony jej troszkę ten rękawek poszerzyć, bo wygląda dość płasko, ale okej, ta koszula zrobiła na mnie ogromne wrażenie. W ogóle jeśli chodzi o samą technikę, to jak zauważyliście, użyłam na samym początku do szkicu czerwonego ołówka. Wszystkie przybory, których używam właśnie w filmach, zawsze są na dole w opisie, wszystko jest wypisane. Dodatkowo użyłam również cienkopisu oraz markerów na bazie alkoholu, no i na sam koniec nie mogło się obyć bez białego żelopisu. Ostatnia osoba przed nami i będzie to Dawid Podsiadło. O niego też było dość dużo próśb od Was, na przykład kiedy właśnie zadawałam Wam ostatnio pytanie przy okazji robienia filmu z łączeniem różnych postaci, to także dużo razy się tam przewijał. Dawid Podsiadło jest piosenkarzem i bardzo kojarzy mi się z takim spokojem. Jego piosenki są dość właśnie uspokajające, przenoszące w inny wymiar. Dlatego postawiłam na taką stylistykę postaci na moim rysunku, nie uwzględniając za bardzo zdjęcia i tego, jak na nim wygląda, tylko po prostu patrzyłam tutaj na wygląd, aby jakoś odwzorować podobieństwo. Chociaż teraz, jak tak patrzę, to lekko przypomina mi Freddiego Mercury. Narysowałam mu taki żółty golfik, który pasuje do gwiazd narysowanych wokół, oraz takie grzybki właśnie, jakby to był fantastyczny świat, taki inny. I w ogóle w takim klimacie zamyślenia, rozmarzenia z zamkniętymi oczami. Dajcie mi znać koniecznie, czy bardziej przypomina Wam Freddiego, czy bardziej Dawida. Może to przez to, że za bardzo ułożyłam mu włosy? No nie wiem, może tak jest. W końcu przyszedł czas na ostatnią osobę, jaką dzisiaj narysuję. Będzie to Ewa Farna. Także piosenkarka, tak jak nasz poprzedni kandydat. Ewę jeszcze pamiętam za czasów szkolnych, kiedy to bardzo popularne były jej piosenki. Zresztą nie mówię, że teraz nie są, ale to, co również pamiętam, to to, że jest moją rówieśniczką. Ewa nie zmieniała się za bardzo na przestrzeni lat, zawsze miała brązowe włosy, była mega uśmiechnięta, no i miała cudny głos. Teraz zresztą jest to samo. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcie, na którym się wzorowałam, to wybrałam takie bardziej eleganckie. Bardzo mi pasuje Ewa do tego typu właśnie kreacji. Tylko zmieniłam lekko fryzurę. Oczywiście zostawiłam jej falowane włosy, ale tutaj dodałam grzywkę. Wydaje mi się, że na zdjęciu, które zobaczycie, ma ona po prostu grzywkę spiętą do góry. Nie wiem, co mnie pokusiło, ale jakoś bardzo pasowały mi do tego rysunku listki latające wokół niej, dlatego stwierdziłam, że je dodam. Lubię tego typu elementy na rysunkach, bardzo często rysuję liście. Już jakoś tak mam, wydaje mi się, że są dość urocze. W tym odcinku to
już by było na tyle. Jak zawsze dajcie mi koniecznie znać, która z tych postaci przypadła Wam najbardziej do gustu, która wyszła mi najbardziej podobna. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, aby widzieć nowe rysunki, relacje i zdjęcia. I tak powiem jeszcze, że tam pojawiają się właśnie rysunki, których nie widzicie też tutaj na YouTubie. Jest dużo realistycznych, jeżeli to można tak powiedzieć, właśnie takich bardziej wymagających prac. Okej, my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa! Long boy